No i doczekaliśmy się nowego update'u Farlighta 84, który ważył de facto tyle co sama gra, więc no generalnie można byłoby oczekiwać, że update będzie gruby i faktycznie był gruby, ponieważ większość osób, większość użytkowników, przynajmniej tych, z którymi ja gram Farlighta, no borykała się z błędem związanym z ustawieniem czułości myszy, to znaczy czułość generalnie ustawiała się domyślnie na zero, tak więc nie można było poruszyć celownikiem, nie można było nic zrobić. Początkowo nie każdy wiedział, że chodzi tutaj właśnie o czułość, więc pojawiały się kolejne pytania odnośnie tego, jak poradzić sobie z tym błędem, czy twórcy to zmienią, czy też nie. No okazywało się właśnie, że kwestią tutaj, która powodowała problemy, było to, że właśnie ustawienia gdzieś tam zmieniały się na zero. Trzeba było to przestawić ręcznie w opcjach czułości. Oczywiście bez problemu można to było zrobić w ciągu kilku sekund, natomiast większym problemem było to, że nasze ustawienia czułości tak naprawdę nie były zapisywane. To znaczy resetowało się to za każdym razem, kiedy odpalaliśmy Farlighta po raz kolejny. Musieliśmy te ustawienia wprowadzać po raz kolejny. Na ten moment od wczoraj bodajże już te ustawienia się zapisują, przynajmniej u mnie, więc jeżeli u Was jeszcze występuje ten problem, to być może zostanie on rozwiązany w najbliższym czasie, tak jak to miało miejsce właśnie u mnie. No i cóż mogę powiedzieć, zostało zmienionych kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwszą z takich rzeczy jest niewątpliwie dodanie nowego trybu, w której gracze dzielą się na dwie frakcje, dwie duże frakcje i tak naprawdę toczymy tutaj ogromną bitwę, w której musimy zdobyć jak najwięcej checkpointów. Checkpointy generują dla nas punkty, no i wiadomo, która drużyna zdobędzie jako pierwsza 2000 punktów, ta wygrywa, więc generalnie to, ile tych punktów otrzymuje nasza drużyna, zależy właśnie od zabójstw, ale głównie właśnie od przejmowania tych checkpointów. Tak więc jest to tak zwany tryb Capture the Flag, który możecie znać z innych gier, natomiast tutaj on się nazywa inaczej, już nie pamiętam jak. W każdym razie ja mimo wszystko bardzo dużo radości czerpałem z tego trybu, tak więc na pewno i Wam się spodoba. Oczywiście mimo wszystko pozostaję wielkim fanem standardowego trybu Battle Royale, ponieważ nie lubię takiej bezsensownej naparzanki, gdzie tak naprawdę giniemy w sposób bardzo randomowy, tak więc pozostaję przy takim bardziej taktycznym trybie moim zdaniem, który pozwala mi się wykazywać, jeżeli chodzi o gameplay i doskonalić moje umiejętności strzeleckie, umiejętności taktyczno-strategiczne i tak dalej. Więc ja pozostaję przy tym trybie Battle Royale i co zauważyłem, przynajmniej na tyle, na ile mogę się wypowiadać po dwóch dniach grania na tym patchu, to, że teamy są bardziej zbalansowane. Ja mówiłem Wam o tym wcześniej, narzekałem o tym na poprzednich filmach, natomiast no tutaj od kilku w zasadzie rozgrywek nie miałem styczności z tak zwanymi NPC-ami, czy też po prostu graczami, którzy po prostu trafiali do mojego teamu z niewiadomych powodów, nie ogarniając kompletnie podstaw gry. Tak więc teraz wydaje mi się, że te drużyny i poziom jakby rozgrywki jest bardziej zbalansowany, to znaczy nie ma tak, że jedna drużyna składa się z samych prosów, druga z samych noobów, raczej jest to wszystko, wydaje mi się, że bardziej wyrównane. Tak więc to jest na pewno na plus. Jak mówiłem, tryb to też się zmieniło. No i zmieniło się także to, że w trybie Battle Royale mamy dostępnych więcej broni, które pojawiały się na przykład w innych trybach wcześniej, albo występowały w trybie Battle Royale, ale stosunkowo rzadko. To znaczy mamy na przykład częściej pojawiający się MG7, choć on akurat został już wprowadzony do tego trybu i pojawiał się dosyć często w ostatnich tygodniach. Mamy również te latające, odrzutowe, nie wiem jak to nazwać, egzoszkielety, którymi możemy strzelać. To także zostało wprowadzone do trybu Battle Royale, oczywiście w takim sensie bardziej powszechnym, bo jest to wyposażenie, które mogliśmy zbierać po zrzutach, to znaczy ono się trafiało raz na jakiś czas, natomiast nie występowało w grze tak normalnie, czyli że, nie wiem, biegniemy i nagle stoi coś takiego, taki kostium i możemy go założyć. Tak więc
to zostało zmienione. Nie jestem pewien ogólnie, ile dokładnie tych pojazdów tutaj zostało wprowadzonych do tego trybu, natomiast wiem, że dodano także maszyny latające, tak więc jest na pewno ciekawie i jest coś nowego. Również zdaje się, że nowy shotgun został do tego trybu wprowadzony o nazwie bodajże Protogwiazda, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to shotgun, w każdym razie nie używałem tej broni, nie korzystałem z niej, raczej pozostaję wierny tradycjom, bo moja dotychczasowa taktyka sprawdza się, wydaje mi się, że najlepiej. To znaczy, no zwykle po prostu staram się być tą osobą w teamie, która likwiduje zagrożenie z dużej odległości. Natomiast no, jak widzicie teraz na filmie, na potrzeby właśnie kanału bawię się trochę wyrzutnią rakiet, która wydaje mi się, że też po tym ostatnim update'cie jest jakby bardziej skuteczna. To znaczy, jeżeli tylko trafimy rakietami w obszar, w którym znajdują się nasi przeciwnicy, to zwykle ci przeciwnicy giną. Natomiast wcześniej było tak, że jakby te rakiety kompletnie nie trafiały w cel. To znaczy uważam, że ta rakietnica była do tej pory trochę taka średnio grywalna. Teraz jest przynajmniej w moim odczuciu grywalna nieco bardziej, więc jeżeli napotkacie na taką rakietnicę, nie wiem jak to nazwać, w sumie nie kojarzę tych nazw pojazdów, bo nie korzystam z nich zbyt dużo, tak jak mówiłem, do niedawna nie były one zbyt użyteczne. Natomiast w tej chwili, jeżeli natraficie na taką rakietnicę i na przykład zmieniacie miejsce, w którym się bronicie, no to warto ją ze sobą zebrać i gdzieś tam postawić obok, bo jest to moim zdaniem taki dobry ogień zaporowy na przykład na rozpoczęcie walki. Natomiast tak jak mówiłem później, w miarę jak ta sytuacja się rozwija, no to nie polecam siedzenia w tego typu pojeździe, no bo jest to najlepszy sposób na to, żeby stać się łatwym celem. W każdym razie moja taktyka, która się sprawdziła w dwóch ostatnich grach, polegała na tym, że brałem ją właśnie ze sobą, jeżeli zmienialiśmy miejsce, trzymałem ją gdzieś tam w pobliżu, po prostu oddawałem strzał, z racji tego, że ta rakietnica przeładowuje się dość wolno, no to po oddaniu strzału automatycznie z niej wychodziłem i korzystałem już z normalnej broni do momentu, aż te rakiety się nie przeładują, tak? No i cóż mogę powiedzieć, to by było na tyle, jeżeli chodzi o patcha, przynajmniej o te rzeczy, bo ja nie wnikałem w to, co tak naprawdę zostało zmienione, więc mówię o takich rzeczach, które mają jakiś tam realny wpływ na rozgrywkę i które da się odczuć już po pierwszym uruchomieniu gry, tak więc to są takie najbardziej istotne zmiany. Oczywiście zmian było więcej, jeżeli chodzi oczywiście o interfejs, także są zmiany, natomiast w dużej mierze to, o czym powiedziałem, to jest to, co tak naprawdę rzuci Wam się w oczy zaraz po uruchomieniu gry. No one's left alive. Aww. As I'd expected, no one can stand up to me. Survival bonus. Danger. Danger.
My strength isn't to be trifled with. I obey commands. Jeżeli chodzi o moje zdanie, no to sądzę, że generalnie... O, tutaj jest ten egzoszkielet, o którym mówiłem. Jeżeli chodzi o moje zdanie, no to uważam, że te zmiany, które miały miejsce w ostatnim patchu, na pewno bardzo na plus. Oczywiście poza tym błędem, o którym mówiłem, ale no, na szczęście on zniknął w miarę szybko, więc możemy już w pełni cieszyć się rozgrywką. Jeżeli chodzi o inne posunięcia twórców, no to jestem zadowolony z tego, jak ten patch wygląda, bo jak wiecie, tak duże zmiany czasami mogą popsuć rozgrywkę. Tutaj jakby wszystko w dalszym ciągu jest tak, jak być powinno, to znaczy generalnie dostępność tych kostiumów i różnego rodzaju pojazdów latających jakoś nie burzy bardzo balansu rozgrywki. To wszystko jest jakby z wyczuciem, a no, mi generalnie, jeżeli chodzi o gry, no to zawsze zależy na tym, żeby ta rozgrywka nie została jakimś takim patchem no, niepotrzebnie popsuta, tak, no bo ma to miejsce bardzo często i gęsto, później są różnego rodzaju łatki, kolejne uaktualnienia, które mają za zadanie na przykład zbalansować rozgrywkę trochę bardziej. Tutaj jakby od początku wydaje mi się, że wszystko jest tak, jak być powinno. Dajcie znać, czy testowaliście nowego patcha, czy już w ogóle uaktualniliście swoją grę. Jeżeli tak, no to jestem ciekaw, co wy o tym myślicie i przede wszystkim, co myślicie o tym nowym trybie rozgrywki, który osobiście mi bardzo przypadł do gustu. Jest to jakby taki sposób na przetestowanie swoich umiejętności w zupełnie nowych okolicznościach, czyli mniej takiej skradanki, więcej takiej otwartości, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jeżeli chodzi o walkę. No, jest to na pewno coś dla miłośników osób, które lubią ostrą demolkę i które w tym bitewnym chaosie chcą po prostu przetestować się, na ile te ich umiejętności faktycznie sprawdzają się na takim bardziej, można powiedzieć, realistycznym polu bitwy. Tutaj jest właśnie to, o czym mówię, to znaczy oddajemy strzał, wychodzimy z powrotem z tego pojazdu i przerzucamy się na nasz standardowy karabin, którego używamy. Jest to całkiem niezła taktyka, która daje nam trochę przewagi na polu walki. Według mnie warto ją wykorzystywać. Oczywiście każdy ma swoje podejście, każdy ma swoją strategię, ale myślę, że na pewno jest to element, który warto wprowadzić w swoją taktykę. Szczególnie przydaje się według mnie na końcu, kiedy zostajemy sam na sam z najczęściej drugim teamem, jedynym teamem, który ocalał. No i wtedy jest to na pewno coś, co może zapewnić nam pewną przewagę i tak naprawdę przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Dajcie mi znać, co myślicie o tym patchu. No i cóż, widzimy się niebawem na kolejnych filmach. Na pewno pojawią się tutaj kolejne gameplaye z Farlighta, bo jest to tytuł, z którym aktualnie mam najwięcej wspólnego. Jeżeli chodzi o jakieś inne gierki, no to z tego, co publikowałem na kanale, możecie dowiedzieć się, w co jeszcze grywam. Natomiast nie cieszyły się te filmy zbyt dużą popularnością. Z tego względu nie robiłem więcej gameplayów na ten temat. Natomiast jeżeli chcielibyście obejrzeć kolejne wideo z którejś z gier, które pojawiły się już na moim kanale, no to napiszcie koniecznie w komentarzach pod filmem. Na pewno coś nagram. Tymczasem to wszystko. Do usłyszenia. Cześć. Oh man, a horizontal cooldown device. Level 5. No one's left alive. In 30 seconds.
begins. No one's left alive. Aww. Entire squad. In my experience, ace. This is a good spot. Reloading. Danger. Firing will commence shortly. Direct hit. Reloading. Don't blink. Danger. Danger. I obey commands. Danger. Danger. My strength isn't to be trifled with. Rest in peace. Victory.